Mikołaj jest uczniem szkoły podstawowej numer 4 w Kolumnie. Tu nauczył się, jak udzielać pierwszej pomocy i jak reagować w różnych sytuacjach. Zdarzenie, w którym chłopiec uratował życie mężczyźnie, miało miejsce 8 marca bieżącego roku po godzinie 18. Syn zauważył, że leży człowiek na torach z rowerem. Nie było to przewrócenie się, tylko celowe położenie się, bo dosłownie on się przykrył tym rowerem i podniósł taki alarm: mamo, człowiek na torach, ratujmy. Nie pamiętam już, czy w ogóle byli ludzie, którzy by pomogli. Pamiętam tylko, że był ten starszy pan, około 75 lat, który pomógł Mikołajowi zdjąć tego pana z tym rowerem na bok, bo już nadjeżdżał pociąg z Łodzi. No całe szczęście, że to był osobowy, a nie intercity czy towarowy, bo nie zdążylibyśmy tego zrobić. Tak naprawdę o całej sytuacji dowiedziałam się od mamy Mikołaja. Przyszła do komendy powiedzieć o tym zdarzeniu i o tych emocjach, które towarzyszyły temu zgłoszeniu. Później dotarliśmy do całej interwencji. Okazało się, że 8 marca na torach kolejowych w Łasku Kolumnie pewien mężczyzna próbował popełnić samobójstwo. Była to godzina po 18 i tak naprawdę wielu dorosłych przechodziło w tym miejscu, a tylko jeden mały, 10-letni chłopiec zareagował i zaczął wzywać pomocy. Odkąd pamiętam, czyli ponad 10 lat pracy w policji, to jest pierwszy taki przypadek, kiedy mały chłopiec w ten sposób bardzo odpowiedzialnie zareagował i tutaj zaalarmował dorosłych, którzy nie zareagowali tak naprawdę. Mikołaj zareagował natychmiast i zaczął wzywać pomocy. Podziwiam jeszcze mojego syna za opanowanie, ponieważ my byliśmy w drodze na trening i po całym tym zdarzeniu, jak już policja tym panem się zajęła, zapytałam go, czy jest w stanie jechać na trening, bo dla niego to były straszne emocje. Powiedział, że tak, mamo, dam radę. Nieważne było, on chyba sobie nawet nie zdawał sprawy, że on też ryzykował, a może zdawał, tylko nam o tym nie powiedział, tylko że serce mu tak kazało zrobić, bo on mówi, nieważne, czy człowiek jest bogaty, czy biedny, tu chodzi o ludzkie życie. Także jest mądry chłopiec. Jesteśmy bardzo wrażliwi na ludzkie uczucia, po prostu na życie. Szanujmy to życie, jakie jest, ale szanujmy je. To nie pierwsza taka sytuacja, w której Mikołaj pomógł innej osobie. Pierwszy raz uratował małemu dziecku na parkingu pod Biedronką, które uciekło mamie, a Mikołaj przed nadjeżdżającym samochodem uratował to dziecko i oddał mamie. Stop. 10-letni chłopiec odebrał z rąk komendanta dyplom uznania, maskotkę komisarza Błyska i inne upominki. Cała klasa nagrodziła go brawami, a rodzice i bliscy chłopca nie kryli łez wzruszenia. Dlaczego postanowiłeś wtedy tego dnia pomóc temu panu? Bo serce mi tak podpowiedziało. Chciałbym być policjantem, bo czasami moja siostra ogląda drogówkę i zawsze patrzę, jak to być ciężko być policjantem. Jeszcze przed tym wydarzeniem na torach było jeszcze, że pani policjant przyszła i się pytała, jak to jest trudno być na szkoleniach. Dyrekcja szkoły i uczniowie są dumni ze swojego kolegi i szkolnego bohatera. Jestem dumna z mojego ucznia, że potrafił wykazać się taką pozytywną postawą i taką odwagą, że nawet nie zastanawiając się, czy naraża własne życie, ratował życie drugiego człowieka. Także naprawdę jesteśmy, całe grono pedagogiczne, jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się przekazać naszym uczniom tę ideę, że życie człowieka jest najcenniejsze. Mikołaj jest wyjątkowo grzeczny i skromny. To bohater o wrażliwym sercu. Dzięki postawie 10-latka udało się uniknąć tragedii. Jego zachowanie jest godne naśladowania.